Witajcie w kolejnym odcinku Zagraj z Geekiem. I osoby, które uważają, że nie zmieniam ciuchów, mam ten sam kolor koszulki, mylą się. Zmieniam je. Tylko w ostatnich kilku odcinkach miałem tą samą koszulkę, bo ostatnie kilka odcinków nagrywam właśnie dzisiejszej nocy. W jeden dzień. Maraton specjalnie dla Was. Dzięki za wszystkie komentarze, które wysłaliście w poprzednim filmie, łapki w górę i tak dalej. No i oczywiście dzięki, że polubiliście stronę facebook.com/modanagranie, o której wspominałem. Jesteśmy w tym miejscu. Tak, troszeczkę się zastanowiłem w ostatnim odcinku, jakby tutaj kontynuować i wpadłem na to, że znalazłem jakiś klucz. I ten klucz na pewno otwiera pewne drzwi, które, no, już mi umknęły. Więc tak, zapomniałem o tych drzwiach, ale na szczęście mi się przypomniały i te drzwi właśnie są gdzieś tutaj. Pamiętam, że jak walczyłem z psami, to tam były jakieś drzwi zamknięte. Dlatego udam się właśnie do tych drzwi. Mam tutaj kilof, co na pewno mi pomoże w jakiś tam sposób. O nie. Patrzcie, patrzcie. Zrobimy inaczej. Nie będziemy uciekać jak debile, tylko wreszcie zaczniemy atakować. O nie. Nie. O nie, 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 wołaj kolegów, nie wołaj kolegów. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie stanie złego. Gdzie jest ten pieprzony pies? Nie zobaczysz mnie, nie zobaczysz mnie, nie zobaczysz mnie. Wo. Nie oddychaj tak, superbohaterze z kilofem. Nie jesteś Bondem. Cóż za ironia. Agent Sosnix by przegrał. Dobra. Ała. Ups. Którędy mam iść? Chyba powinienem iść prosto. Tylko co z tym psem pieprzonym? Oh fuck.
Tum! Dokładnie tak. Teraz frajerze ginie. 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 Nie, 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 nie. Nie chcę iść tutaj. O nie. Nie to miejsce. Przecież nic mi się nie stało. Mam pełne życie. A nie, to jest latarka. Wiecie to, że ja przez całą tą grę myślałem, że to jest życie. Co za absurd. Nie, 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 nie spierdalaj! Nie, 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 okej. Wow! Zabiłem drugiego psa w tej grze. Oczywiście zabiłem 3 psy w sumie. Jeden z dynamitu, ale to się nie liczy. Chodzi o walkę wręcz. O nie, 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 nie. Dobra, jakiś zoom Supermanem czy coś, nie wiem. Jak mogę przybliżyć sobie ten obraz mapy? Okej, okay. Czerwoną jest zaznaczona moja pozycja. Nie widzę tego na mapie. Jestem ślepy? A, jestem tutaj, okej. Okay. Jestem w tym miejscu, tak? Co ja robię? Powiedzcie mi, co ja robię. Nie, 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 nie. Okej, jestem tutaj, tak? W magazynie byłem. Wyrąbisko nie. Powinienem teraz, tutaj, do szopy z narzędziami chyba podskoczyć, tak mi się zdaje. Tak? Albo w szopie z narzędziami już byłem. Tu jest dynamit. Tylko ten dynamit chyba mi nie jest potrzebny w ogóle. Na dzień dzisiejszy, na teraz. Na ten moment chyba mi nie jest potrzebny. No dawaj. No. Mam dynamit, ok. Jestem w szopie z narzędziami. I teraz powinienem iść... Och... Czemu nie mam w pamięci tej mapy? Tutaj? Szyb pomocniczy, tutaj. Dobrze idę. Ej, chwila, tutaj nie jest... Miejsce na klucz. O nie. To wcale nie jest to miejsce. Chyba, że... Tutaj podstawię dynamit. Co?
Chyba zabiłem te psy, które tutaj były, na szczęście. A tutaj, jak wezmę te gaśnice, może teraz to zadziała. Chodzi o to, żeby przedostać się do tamtego miejsca, tylko to blokuje po prostu, jak widać, kawałek drewna. Nie wiem, może zbyt kombinuję po prostu. Fuck! Jedni! Ile to drewno ma HP? No bo tutaj nie przejdę, bo to blokuje, prawda? Mam rację? Przejdę tędy? Nie no, bez sensu. HP się odradza w tej grze, czy nie? A po co w ogóle ja tutaj wchodzę, jak można na to wskoczyć? Nie, nie da się. Dobra, czas na pomoc, którą ostatnio zalałem piwem. Jak już nie chcę przeciągać, wolę przeczytać. No okej. Czuję się jak w podstawówce. Jak nie umiałem przechodzić gier, to wchodziłem na kody i inne takie rzeczy. Robiłem to przez krótki okres czasu, okej? Całą podstawówkę. Skocz na jedną z nich. O, chodzi o skrzynki. Tu psy cię nie dostaną. Przesuń następnie drugą jak najbliżej furtki. Aby to zrobić, musisz ruszyć się w bok. Uważaj jednak, żebyś nie spadł. Potem przejdź na drugą i w taki sam sposób przesuń pierwszą. Dzięki temu zbliżysz się na tyle do furtki, by przeciąć kraty za pomocą piły. Piła! 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 Piła, 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 piła. Że też na to nie wpadłem. Że też na to nie wpadłem. Jaki ze mnie jest kretyn. Piła! Wyobrażacie to sobie? Miałem piłę w ekwipunku. Okej. Nieważne, czy miałem piłę, czy nie miałem piły. Wolę zamknąć tą pieprzoną furtkę i spierdalać stąd. Co? Psy? Ach, przynajmniej jest checkpoint tutaj. Próbujemy go zabić? Przynajmniej wiem, że teraz tutaj jest, więc... Spierdalaj, spierdalaj, szajt!
Miejsce zapisu, miejsce zapisu. Ale mam pikawę. I muszę zapalić. Za drzwi wyłania się coś przy... No, nieważne, nieważne już. Mam takie nerwy, że nie potrafię tego czytać. Co to jest? To wygląda jak świnia. Szafka zasilania. Co tu jest? Okej, chyba wiem, o co tutaj będzie chodzić i... Uważam, że tutaj coś trzeba będzie podłączyć, tą wtyczkę na pewno. Nie chciałbym tutaj się znaleźć, gdy to zasilanie zostanie odpalone. Co tutaj jest? Nie, po prostu fizyka w tej grze jest idealna. Kocham fizykę w tej grze, naprawdę. O! Zobaczcie, jak pięknie fizycznie jest zrobiona ta gra. To co, lecimy? Let's do it, kurwa! Aha. Aha. Interesting. O, co to było? Tylko w grze można się wspinać po zasilaniu elektrycznym. Nie róbcie tego w domu, ok? Co tu do cholery jest? What the fuck is here? Ten gościu z krótkofalówki mówił mi o żółtym potworze i ja cały czas się bałem, że to będzie jakiś gigantyczny potwór, ale z tego co widzę, to jest to po prostu maszyna. Nie chcę wychodzić z tego pomieszczenia, więc chciałbym, żeby rozwiązanie było właśnie tutaj. Może mam coś w ekwipunku, o czym zapomniałem znowu? Co to było? Co to było? O. Widzicie? Powiem wam tylko tyle. Pij, ty spragniona bestio. Powiem wam tylko tyle, że powinienem częściej zaglądać do ekwipunku. Tajemnicą okryty prawdy chcesz dochodzić, myśląc, że cię oswobodzi. Lecz prawda jest względna, wręcz czasem bywa wredna. To, czego szukasz, znajdziesz w szybach, za tym przygniecionym nieboskłonem, które jeszcze pozostały niezgłębione. Przeminęły całe wieki, odkąd zawitałem w ten rejon daleki. Opętańcy zabić próbowali biednego Reda. Pogoniłem im kota i poszli do nieba. Zza tych wielkich metalowych drzwi nadeszli o pewnej godzinie. Lecz po tych
wszystkich latach znam lepiej tę jaskinię. W zabawie w Berka odwróciłem rolę i pochowałem ich tutaj w podziemnym padole. Dobra. Jeszcze raz. Replay. Let's do it, kurwa. Co jeszcze mam na to się wysrać? Oczyścić to? No. Oczyścimy wszystko z brudu. Tak. Ładnie. Już czyściutki jest. Żółty potwór. I teraz możemy... Nie? Ja nie wracam za drzwi. Nie ma takiej opcji. Tam są psy. Jest ich teraz pewnie więcej. Ja mam to w dupie. Nie, nie idę tam. Nie mam zielonego pojęcia teraz, co trzeba zrobić. I tylko dlatego, że nie chcę wychodzić za te drzwi, bo dalej bym kombinował oczywiście i wychodził, gdyby tych psów nie było, to chyba muszę się z wami teraz pożegnać. Skorzystać z tego. Łapkujcie film. Dodawajcie tą serię oraz inne serie oraz ten kanał cały do subskrypcji. Czekam na wasze opinie, komentarze, bo one są bardzo ważne. To mnie podbudowuje, żeby w miarę beznerwowo przetrwać tą pierwszą część Penumbry. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.